Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Wysłał ich do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Dziś Jezus przypomina nam, że misja kapłańska jest udziałem w posłannictwie samego Chrystusa. Duchowni nie głoszą dobrej nowiny we własnym imieniu, ale z polecenia i w oparciu o autorytet Boga. Musimy mieć tego świadomość, aby zachować należyty szacunek do głoszonego słowa. Nie wolno nam głosić samych siebie, stając się celebrytami. Trzeba nam tak głosić Słowo Boże, aby Bóg stawał się obecny w sercach słuchaczy. Drugą sprawą jest przyjmowanie posłannictwa współczesnych apostołów. Czy jesteśmy otwarci na nauczanie, jakie głoszą w imieniu Chrystusa duchowni? Czy mamy świadomość tego, że kiedy przyjmuje pod swój dach apostoła, przyjmuje samego Chrystusa? Czasem uczniowie bywają odrzuceni, czyli dzielą los swojego mistrza, który także został odrzucony. Kiedy jednak ludzie przyjmują posłańców Chrystusa do swojego domu, wraz z nimi na ten dom spływa Chrystusowy pokój. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Jezus wysyła swoich uczniów wszędzie, dokąd sam przyjść zamierza. Jestem uczniem Chrystusa i wszędzie mam o Nim świadczyć. W szkole, na uczelni, w pracy, w domu rodzinnym, w gronie znajomych. Nie mogę ukrywać mojej chrześcijańskiej tożsamości. Biada mi, gdy ze strachu lub jakiejś obawy wstydzę się przyznać do Chrystusa.